Halo, witam Państwa, jestem oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Stara na moim kanale. Odcinek sobotni, czyli przypominam format, odcinki takie krótsze, które nie zmieściłyby się w środę na cały odcinek, więc nagrywam je dodatkowo w sobotę. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy coś naprawdę bardzo fajnego. Przy okazji nie patrzcie na to, jak wyglądam, nie potrafiłem włosów dzisiaj ogarnąć i mam na sobie czapkę, więc 4 lata młodziej. Na moim kanale nagrywałem już dwie części uczciwości graczy, sprawdzania uczciwości graczy. Możecie sobie zobaczyć jedną z nich tutaj, niestety druga jest prywatna. Dzisiaj zrobimy coś podobnego, chociaż może nie aż tak wystrzałowego. Pewnie jest system pomocy. W sensie nie ma systemu pomocy, ale po prostu pomaga się różnym graczom. Questy często wymagają od nas tego, żebyśmy prosili o pomoc i ze znajomymi lub też z randomami z gry szli sobie na jakieś grupki questowe. W dzisiejszym odcinku będę sobie pisał na początku tutaj, na tym czacie wyprawowym, prośbę o pomoc. Mam na sobie 15 level, to jest jakiś bambor w ogóle, to jest Ozymen 5, więc będę miał akurat quest od Amniemal chyba, jest taki questik z tego co pamiętam, nie mam go jakby co. Natomiast jest taki quest, że się wchodzi do tej chatki, tam jest taka piątka łowców, więc powiem, że po prostu potrzebuję pomocy i będę pisał to na wyprawowym czacie. Jeżeli nikt się do mnie nie zgłosi, to zacznę być bardziej chamski, znaczy chamski, może bardziej pewny siebie i będziemy pisali do ludzi, którzy na przykład tutaj piszą JW. O, akurat nie trafiłem, ale ktoś tutaj pisze JW, więc jest wolny, więc prawdopodobnie ma czas, żeby nam pomóc. I zobaczymy, czy gracze będą nam pomagali, czy będą chętni, żeby nam pomóc. Jeżeli ktoś przyjdzie tutaj i będzie gotowy, żeby pomóc nam zabić tę grupkę, która w ogóle nie istnieje, no to napiszemy mu, że to jest film, że nagrywam film i w nagrodę damy mu 100k. Których, kurde, nie mam przy sobie i muszę po nie iść. Okej, okay, słuchajcie, mam już 500k przy sobie, więc teraz zaczynamy po prostu pisać sobie na czacie. Napiszemy sobie w ten sposób: pomoże ktoś z questem? Czekam domek koło ogrów. Weźmy sobie to, skopiujmy. Napiszemy tak z 3 razy w odstępie czasowym i zobaczymy, czy ktoś się do nas zwróci. Napisałem pierwszy raz, jest godzina teraz 16, więc jest tak, myślę, szczyt. Powinno być teraz najwięcej graczy, no może jeszcze nie aż tak, bo 17-18 chyba jest najwięcej graczy. Więc zobaczymy, czy ktoś nam pomoże. W teorii powinni się zgłosić do nas, no ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, czekam już parę minut, póki co nikt się do mnie nie zgłosił, więc zmienimy trochę to teraz. Ktoś pomoże z Q po prostu, nie będę pisał, o co chodzi, zobaczymy. Czy ktoś pomoże? No 15 level rycerz, to wygląda bardzo legitnie, więc zobaczymy, ktoś się do nas zgłosi po prostu. Przy okazji przepraszam was za tą taką migającą lampę na kamerze, nie wiem co się z nią dzieje. Tak miga strasznie dziwnie, trochę mnie to martwi. No ale dobra, no czekamy, słuchajcie. Szczerze mówiąc myślałem, że ktoś do nas napisze, chociaż jedna osoba, no ale póki co on nikogo nie ma. Napiszmy jeszcze raz, pomoże ktoś z questem teraz napisze. Dwukropek D, teraz taki bardziej wesoły. No i zobaczymy. No ale powiem wam szczerze, wygląda to nieciekawie. Dobra, słuchajcie, no nic z tego, nic z tego, chyba nikt się do nas nie zgłosi. Poszukajmy teraz plan B, poszukajmy sobie osób, które piszą JW i popytajmy ich tak jeden face to face, czy nam pomogą. Już widziałem tutaj koszmara gdzieś, w ogóle koszmar to jest mój widz, więc może napiszmy do niego. Ma 101 level, więc prawdopodobnie będzie musiał się tutaj przyjść w ogóle. Napiszemy tak ładnie, co trzeba zrobić i tak dalej. I zobaczymy, czy koszmar zdecyduje się do nas przyjść. W sumie, póki nie odpisuję, napiszmy jeszcze do kogoś, żeby już sobie zrobić jakąś kolejkę. Napiszmy do tego gościa. Jeszcze do kogoś napiszemy. Napiszmy do niego. I jeszcze do jednej osoby, myślę, mogę napisać. Napiszmy do Last Way 59 druid. Dobra, czy tam budu. Napisałem do 4 osób. Czy któraś w ogóle odpisze, to jest ciekawe. Powiem wam, że wygląda to nieciekawie. O, dobra, chwila, odpisali. Jezus Maria, się rzucili jak wszyscy naraz. Okej, okay, oki, okay. Sorki, mam slota. Już 2 minuty, okej, okay, spoko. Czyli dwie osoby idą nam pomóc. Jedna mówi, że ma slota, dobra. Napiszmy koszmarowi i Last Wayowi napiszemy, dobra. No to poczekamy, tam dwie osoby. Całkiem fajnie, ciekawe jeszcze czy przyjdą. Dobra, słuchajcie, jest pierwsza osoba. Jest pierwsza osoba, teraz trzeba jej napisać, bo to jest w ogóle odcinek. Dobra, słuchajcie, napisałem Last Wayowi, bo to był fake. Ale za to, że pomaga, ma ode mnie prezent, więc dajemy mu owkę i dajemy mu, słuchajcie, 100k w prezencie za to, że zdecydował się pomóc, taka wiecie, na przyszłość, dobry krok, tak myślę. Dobra, dajemy mu 100k, oby przyjął, Boże Święty, za spojrzenie, że nie chce czy coś. Nie no, niech przyjmie, please. Więc pierwsza osoba jest pomocna, że tak powiem. Tylko pytanie, czy nie chce trzymać sobie. No nie, come on. Spokojnie. Wiesz, taki był zamysł odcinka, a dobra, a i co? Ten rycek musi wyglądać strasznie badziewnie, 15 level. Tak mi się wydaje, no ale dobra. Last Way, powiem ci tak, jeżeli oglądasz ten film jakimś prawem i chcesz jednak te 100k, to mogę ci je dać może, co? Nie będę już tutaj cię za bardzo ścigał. Poczekajmy na koszmara i napiszmy do jeszcze kogoś. Rycus Larkas, 97 level. Napiszmy do niego, czy pomoże nam w queście.
O, chyba że pisałem do niego. Nie, dobra, nie pisałem na szczęście. I może do jeszcze jednej osoby. Demisiu X. Czemu nie? Chyba do niego nie pisałem. Okej, słuchajcie, czyli póki co, podsumowując, wygląda to tak, że napisaliśmy już do paru osób. Jedna nie odpisała, jedna się nie zgodziła, bo mówiła, że ma grupkę i dwie się zgodziły, z czego jedna idzie. Więc całkiem nieźle. Jaki kanał? A się zdziwi gościu teraz, co? Zobaczymy, czy mnie kojarzy. Mam nadzieję, że nie. Też byłoby całkiem śmiesznie. J? Jak to J? Gdzie jesteś, koszmar? Nie widzę cię. Był to jakiś koszmar? Przeszedł sobie gościu, czy nie? Okej, Demisiu powiedział, że nie. Miło, jestem widzem. Okej, dobra. O, to fajowo. Dobra, słuchajcie, jest koszmar. Koszmar podszedł. Też w ogóle mój widz, więc będzie całkiem ciekawie. Napiszmy mu. Weźmiemy odpoczynek, żeby nie było, nic nie robię. Dobra, generalnie to był bait, bo nagrywałem film. Sprawdzałem, czy ludzie pomagają. Ale mam dla ciebie prezent. Dobra, napiszemy mu w ten sposób i dajmy mu owkę. Dajmy mu 100k. Raz, dwa, trzy. Dobra, pyk, pyk, pyk. No i dla koszmara jest prezencik. Proszę bardzo. Oby przyjął. Nie myśl sobie, że jestem bambikiem, stary. To, że nie mam alta, to nic nie znaczy, naprawdę. Weź sobie te 100k, stary, błagam cię, taki jest zamysł challenge'u. Nie potrzebuję, zostaw sobie, no nie, no halo, koszmar. Błagam was, ludzie, chciałem dawać ludziom pieniądze. Czemu ludzie nie chcą moich pieniędzy? No nie, no dobra. No to sobie koszmar poszedł. Ej, może ja muszę być bardziej przekonujący czy coś. W sensie, nie, że mam dla ciebie prezent, tylko przyjmij ode mnie ten hajs czy coś, wiecie, nie? W sensie tak bardziej tak po niemiecku. Czyli teraz, podsumowując, on całkiem tutaj się zawile tu robi. No generalnie chyba już wszyscy, którzy chcieli mi pomóc, przyszli. Reszta nawet nie odpisała albo sobie odmówiła. No dobra, ale jeszcze mam trochę hajsu do rozdania. Nie rozdałem póki co nic, więc nie do końca to chciałem osiągnąć. A więc dobra, napiszę dalej. Maci Rydz na przykład. Czy Maci Rydz już był pisany? O, Maci Rydz, bo oni będą się teraz powtarzać powoli. No nie. Maci Rydz nie pisał. Nie pisałem jeszcze do niego, więc zapiszemy. Zapytamy się. No i jeszcze jedną osobę weźmy, na przykład kogoś może dużego. Gruby! Do grubego napiszemy. O, super, Maci Rydz w ogóle napisał, że of course. Więc bardzo fajnie, niech podejdzie. I zobaczymy jeszcze, czy gruby się zgodzi. Ale gruby chyba nie jest zbyt zainteresowany, żeby w domku koło ogrów grubkę zabić razem ze mną, tak mi się wydaje. Tam daleko, 70 level druid. Zapytajmy się, 70 level druid będzie chciał nam pomóc zabić grubkę na bagnach koło ogrów. Jednak boska, idę, sorry. Okej, luzik. No spoko, no dobra, no tam daleko przynajmniej napisał plusa, więc miło z jego strony. Dobra, słuchajcie, napiszmy do ostatniej osoby i jeszcze poczekamy na Maci Rydza w tym czasie. Napiszmy do kogoś naprawdę wysokiego, bo wysokie osoby często właśnie odmawiają. Napiszmy, że do kogoś, kto nie pisze J2 w ogóle, to może być takie ciekawe. Na przykład Rydz na 10x hytagi, składka 2x zesta, 2x dusza, ludzi. To może być w ogóle potraktowane jako spam, żebym tego bana nie dostał. No ale dobra, zapytajmy się Luigiego. Czy będzie chciał nam pomóc w domku koło ogrów grupkę zabić, to w ogóle zajebiście, nie? Okej, słuchajcie, Luigi chyba nie chce odpisać za bardzo. W sumie się nie dziwię, nie za bardzo pisał, że jest wolny, tylko że chce hytagi bić, a nie bić ogry w domku. Natomiast Maci Rydz napisał, że już idzie, więc przygotowałem sobie wiadomość, żeby mu ją wysłać, zobaczymy reakcję. Mam nadzieję, że przyjmie ode mnie ten hajs. Chciałbym chociaż coś rozdać w tym odcinku, żeby nie było tak, że chcę rozdawać hajs i nikt tego hajsu nie bierze. Dobra, Maci Rydz przyszedł. Kliknijmy sobie tutaj tego i napiszmy mu, że to była pułapka i wyślijmy mu zapkę i dajmy mu 100k. Może chociaż on przyjmie, zobaczymy. Mam nadzieję, okej. Raz, dwa, trzy, dobra, proszę bardzo. Masz tu, kameracie, 100k ode mnie. Dobra, chociaż jedna osoba przyjęła, bardzo fajnie. Dobra, luzik. Chociaż jedna osoba przyjęła, bardzo dobrze, bo już bym się bał, że zaraz będziecie mówili, że to jest jakiś fake czy coś, że ustawiam to. No ale dobra, na szczęście jedna osoba przyjęła, pozdrawiam Maci Rydza oczywiście. No i co, moi drodzy, to jest na tyle. Raczej drugiej części nie będę nagrywał, bo to nie jest aż tak ciekawe. Natomiast myślę, że bardzo fajny jednorazowy strzał na film, żeby zobaczyć po prostu coś nowego na to, jak gracze reagują. Może jakieś odnogi tego nagrania w przyszłości, jeżeli byście chcieli jakieś więcej takich eksperymentów, powiedzmy, społecznych w TR-nie. No to jak najbardziej myślę, że mogę dla was to nagrać. A ja się z wami póki co żegnam, widzimy się w środę na filmie, gdzie będzie oczywiście też wynik konkursu na i zapowiedziany kolejny konkurs. Dostawcie suba, bijamy, już biliśmy 1000 nawet, biliśmy 1000, więc bijamy teraz 2k. I do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar, siema, siema. I bijcie na Instagrama, chcę go reaktywować, mikrofon mi spadł.